18.30, Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Ukraińcy bronią się już 9. dzień. Rosyjskie bomby spadają na Czernichów, Charków, Kijów, Mariupol i Żytomierz. Bojownicy czeczeńscy opanowali zaporowską elektrownię atomową. NATO w najwyższej gotowości do obrony swoich sojuszników, ale nie będzie prowadzić żadnych działań militarnych na Ukrainie. Świat wysyła Ukraińcom broń i nakłada kolejne sankcje na Rosję. W naszym kraju jest już ponad 700 tysięcy obywateli Ukrainy. W najbliższych dniach będzie ich 100 tysięcy dziennie. Od początku wojny Polacy solidaryzują się i udzielają Ukraińcom wsparcia. Ukraina broni się już 9. dzień przed niesprowokowaną rosyjską agresją. W dużych miastach wyją syreny alarmowe i wybuchają bomby. Są kolejne ofiary wśród cywilów. W nocy Rosjanie zaatakowali i zajęli elektrownię atomową w Enerhodarze. To największa elektrownia atomowa w Europie. Trzecia tura rozmów ukraińsko-rosyjskich może się odbyć jutro lub w niedzielę. Julia Mościńska. Ogień zajął budynek szkoleniowy i laboratorium. Zginęło 3 ukraińskich żołnierzy. Na szczęście nie potwierdziły się doniesienia, według których pożar rozprzestrzenił się na nieczynny reaktor z paliwem jądrowym. Kontrolę nad elektrownią przejęli Rosjanie. Żaden reaktor nie został uszkodzony. Nie ma zagrożenia. Sytuacja jest bardzo trudna. Z 6 reaktorów działa tylko jeden. Pierwszy był w trakcie kontroli, drugi i trzeci były tymczasowo wyłączone. Czwarty nadal działa, piąty i szósty były utrzymywane w rezerwie i działały na niskim trybie energetycznym. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w reakcji na ostrzelanie przez Rosjan elektrowni atomowej oskarżył Moskwę o uciekanie się do terroru nuklearnego. Żaden inny kraj poza Rosją nigdy nie strzelał do elektrowni jądrowych. To pierwszy raz w naszej historii. Pierwszy raz w historii ludzkości. To państwo terrorystyczne ucieka się teraz do terroru nuklearnego. Nad ranem siły rosyjskie ostrzelały jedną ze szkół w Żytomierzu. Przeprowadzono bombowy czy rakietowy, to już wszystko jedno, atak na szkołę numer 25. Połowa budynku jest zniszczona. Ukraińcy w dalszym ciągu bronią swojego kraju. Zintensyfikowane zostały bombardowania na północnym wschodzie Ukrainy. W rejonie Odessy toczą się ciężkie walki. Rosjanie kontynuują naloty na ukraińskie miasta oraz prowadzą działania ofensywne z wykorzystaniem jednostek marynarki wojennej. Wojska agresora w dalszym ciągu nie zdobyły Kijowa. Nie poddamy się, nawet jeśli Rosjanie otoczą miasto. Jeśli rozpoczną blokadę Kijowa, skończą jak naziści oblegający Leningrad w czasie II wojny światowej. Nie złamią nas i odejdą w niesławie jako zbrodniarze. Tak powiedział do mnie Wołodymyr Zełenski dziś wieczorem. Według narracji Władimira Putina tak zwana specjalna operacja wojskowa przebiega zgodnie z planem. Nigdy nie zrezygnuję z przekonania, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród. Drodzy towarzysze, operacja wojsk specjalnych przebiega zgodnie z harmonogramem. Wszystkie zadania, które zostały zaplanowane, są pomyślnie wykonywane. Kłamstwa Putina mają się nijak do rzeczywistości. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że od początku inwazji Rosja straciła około 9 tysięcy żołnierzy, ponad 250 czołgów i 939 bojowych wozów opancerzonych. Ukraina doskonale odpiera wojskowe ataki, podkreśla były minister obrony narodowej Romuald Szeremietiew. My oczywiście rozumiemy w kategoriach pewnej racjonalności. Strona rosyjska nie posługuje się tego typu kategoriami i podejmuje działania, które z naszego punktu widzenia mogą się wydać szaleńczymi, ale pewnie z ich punktu widzenia nie. Wczoraj odbyła się druga runda negocjacji rosyjsko-ukraińskich. Przełomu nie było, ale udało się osiągnąć porozumienie o zapewnieniu korytarzy humanitarnych dla ludności cywilnej. Strony osiągnęły porozumienie w sprawie dostaw leków i produktów żywnościowych do miejsc, w których toczą się najostrzejsze walki, wraz z możliwością czasowego przerwania ognia na czas prowadzenia ewakuacji w sektorach, gdzie się ona odbywa. Wkrótce mają odbyć się kolejne negocjacje. Polska strona zapewniła delegacji ukraińskiej pomoc w dotarciu na miejsce. Julia Mościńska, Telewizja Republika. Ministrowie spraw zagranicznych NATO, w tym sekretarz stanu USA Antony Blinken, rozmawiali w sprawie Ukrainy w Brukseli. Z kolei wczoraj wieczorem prezydent USA Joe Biden rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Obaj przywódcy wezwali po raz kolejny Rosję do zatrzymania ludobójstwa. Daria Sitkowska.
Podczas nadzwyczajnego szczytu szefowie dyplomacji NATO wezwali Władimira Putina do natychmiastowego zaprzestania inwazji na Ukrainę oraz zaangażowania się w wysiłki dyplomatyczne. Pozostajemy otwarci na szanse dla dyplomacji i deeskalacji. NATO nie chce wojny z Rosją. Jasno powiedzieliśmy, że nie będzie się NATO na Ukrainie, ani na lądzie, ani w powietrzu. Sekretarz generalny NATO ostrzegł, że w nadchodzących dniach konflikt na Ukrainie zaostrzy się. Nadchodzące dni wojny na Ukrainie będą prawdopodobnie gorsze. Będzie więcej ofiar, cierpienia i zniszczeń. Rosyjskie siły ściągają ciężki sprzęt i kontynuują ataki. Na Rosję nakładane są kolejne sankcje. Wczoraj Wielka Brytania odcięła rosyjski sektor lotniczy od swojego rynku ubezpieczeniowego. Z kolei Kanada podniosła cła na towary importowane z Rosji i Białorusi. Ponadto swoją działalność w tych krajach wstrzymał Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Na razie udało nam się zamrozić banki i tu robimy więcej niż nasi sojusznicy. Zamknęliśmy naszą przestrzeń powietrzną i nasze porty dla rosyjskich statków i rosyjskich samolotów. Cały czas naciskamy na kwestie związane z importem ropy i gazu. W rzeczywistości nałożyliśmy sankcje na więcej firm niż nasi odpowiednicy na całym świecie. Wczoraj w nocy nałożyliśmy jeszcze sankcje na dwóch ważnych oligarchów. O pełnej gotowości militarnej NATO na ewentualną dalszą eskalację konfliktu zapewnili m.in. sekretarz stanu USA Antony Blinken oraz kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Nie szukamy konfliktu, ale jeśli konflikt do nas przyjdzie, jesteśmy na niego gotowi i będziemy bronić każdego cala terytorium NATO. Jest dla nas absolutnie jasne, że NATO nie będzie się angażować wojskowo w ten konflikt. Unikniemy tego, robiąc to, co robimy rozważnie. To nasz obowiązek. I dlatego zintensyfikowaliśmy nasze wspólne wysiłki na granicy unijnej, zaczynając od krajów bałtyckich, przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię. Ubiegłej doby prezydent Ukrainy rozmawiał z przywódcą Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Prezydenci wezwali Rosję do wstrzymania ofensywy w rejonie zaporowskiej elektrowni atomowej. Prezydent Biden dołączył do prezydenta Zełenskiego w apelu do Rosji, by zaprzestała działań wojennych w obszarze i pozwoliła na dostęp strażaków i ratowników. Rosyjski atak na zaporowską elektrownię atomową był również przedmiotem dzisiejszej rozmowy prezydenta Ukrainy z Borisem Johnsonem. Rosja musi natychmiast przerwać atak na elektrownię i zapewnić służbom ratowniczym niczym niezakłócony dostęp do obiektu. Jutro w Rzeszowie sekretarz stanu USA spotka się z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem. Oprócz Polski Blinken odwiedzi również kraje bałtyckie oraz Mołdawię. Głównymi tematami rozmów będzie obecna sytuacja na Ukrainie. Daria Sieńkowska, Telewizja Republika. Już prawie 700 tysięcy Ukraińców znalazło bezpieczne schronienie w Polsce. W związku z dynamicznym wzrostem napływu ludności rząd pracuje nad ustawą, która ma uregulować status uchodźców. Wciąż trwa też akcja wycofywania rosyjskich i białoruskich produktów z polskich sklepów. Jędrzej Rosiewicz. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Polski przyjechało ponad 670 tysięcy uchodźców. Najwięcej osób przekracza granice w Medyce, Korczowej i Chrebennem. Powstają miasteczka namiotowe i tymczasowe punkty, w których mogą schronić się uchodźcy. Wczoraj nad ranem pociągi przywiozły do Olkusza około 1600 osób, które następnie zostały rozwiezione do Krakowa i Katowic. Na dworzec główny w Lublinie pociąg przywiózł uchodźców z Dorohuska, natomiast na stację Warszawa Wschodnia dotarli uchodźcy z Kijowa. Do rozkładu wprowadzane są na bieżąco dodatkowe pociągi potrzebne w komunikacji. Na stacjach i przystankach ustawiane są oznakowania w języku ukraińskim. Wczoraj w Warszawie wylądował samolot z prawie 40 tonami środków medycznych wysłanych przez Światową Organizację Zdrowia. Środki te zostaną przetransportowane do rejonów objętych wojną. Dostawy, które teraz docierają na miejsce, są dostosowane do sytuacji, która w ostatnich dniach znacząco się zaostrzyła. Na liście sprzętu znajdują się szwy, sprzęt do przeszczepu skóry, do przeprowadzania poważnych operacji, a także do amputacji. Myślę, że to najlepiej obrazuje, co w tej chwili dzieje się na Ukrainie. Ocenia się, że do Polski może napłynąć nawet 4 miliony osób. Polski rząd pracuje nad ustawą, która ma uregulować zasady pobytu uchodźców z Ukrainy w Polsce. Zgodnie z propozycją rządu, ustawa zawierać będzie rozwiązanie dotyczące przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy. Uchodźcy będą mieli prawo podjąć w Polsce legalną pracę, korzystać z bezpłatnej służby zdrowia i świadczeń rodzinnych. Pracodawcy będą mogli rejestrować pracowników w ciągu 7 dni i będą mogli podjąć pracę. Ale to jest ten etap kolejny, to przygotowujemy to wsparcie.
Dzisiaj są jeszcze bardzo ważne tematy, które są do odpowiedniego zarządzenia, bo przede wszystkim dalej obywatele Ukrainy przybywają do Polski i przybywają też dzieci. Dzieci wielokrotnie pozbawione opieki, są to duże transporty. Przede wszystkim zabezpieczenie dzieci, aby w odpowiednich miejscach się znalazły, aby były bezpieczne, zdrowe, zaopiekowane, to jest bardzo ważne zadanie. Ja mówię teraz o grupach, które nie dotyczą rodzin, czyli mówię o dzieciach, które przyjeżdżają swoimi wychowawcami z domów dziecka ukraińskich. To są duże placówki i dzieci z rodzin zastępczych i również wśród tych dzieci są dzieci z niepełnosprawnościami. Te grupy dzieci wymagają szczególnej opieki w tym sensie, że po długiej podróży są zmęczone, wycieńczone. Potrzebna jest taka podstawowa pomoc i higieniczna i żywieniowa. I w tym celu stworzyliśmy we współpracy z panem prezydentem nadbereżnym Stalowej Woli taki hub wytchnieniowo-koordynacyjny. Drugi sztab bardzo ważny, który powstaje, jego zadaniem przede wszystkim jest, mówiąc tak technicznie, rozładowanie tego ruchu ze Stalowej Woli. To znaczy robimy bazę miejsc, które mogą przyjmować dzieci w całych grupach. W ustawie mają też znaleźć się przepisy zapewniające samorządom pokrycie kosztów opieki nad uchodźcami. Projekt ma trafić do Sejmu pod głosowanie w przyszłym tygodniu. Najlepszą rzeczą jest tworzenie oddziałów przygotowawczych w szkołach, w których będą dzieci ukraińskie, w których będą odbywały się lekcje języka polskiego, w których będą odbywały się inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli, którzy władają językiem ukraińskim i rosyjskim. W tym celu tworzymy listy tych nauczycieli. Tworzymy także listy wolontariuszy, którzy są studentami, na przykład studentami ukraińskimi w Polsce, którzy mogliby w takich lekcjach pomóc. Po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, Izba Gospodarczo-Handlowa Rynku Spożywczego zaapelowała o wycofanie wszystkich produktów rosyjskich i białoruskich z polskiego rynku. Inicjatywę podjęli też sami konsumenci, którzy zachęcali do niekupowania produktów, których kod kreskowy rozpoczyna się od liczby 460 oraz od 481. Większość podmiotów gospodarczych działających na polskim rynku wycofało te produkty ze swojego asortymentu. Jędrzej Rosiewicz, Telewizja Republika. Świat stoi w obliczu kataklizmu wojennego, a Komisja Europejska przyjmuje wytyczne dotyczące tzw. mechanizmu warunkowości, którego celem jest ochrona budżetu unijnego przed naruszeniami zasad praworządności. Wcześniej kierowana przez Donalda Tuska Europejska Partia Ludowa wystąpiła do Komisji Europejskiej o natychmiastową reakcję na trwające naruszenia zasad praworządności w niektórych krajach, w tym Polsce. Łukasz Żmuda. Wytyczne są skutkiem m.in. konsultacji prowadzonych z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej. Mają ułatwić korzystanie z procedury mechanizmu warunkowości. Rządy prawa to spoiwo, które spaja naszą Unię. To fundament naszej jedności. Nigdy nie zmęczymy się jej bronieniem. Dzisiejsze wytyczne zapewnią dodatkową jasność, ponieważ Komisja nadal zajmuje się każdym naruszeniem zasad praworządności związanych z budżetem Unii Europejskiej. Miałoby to zastosowanie w przypadku naruszenia co najmniej jednej z zasad państwa prawnego, zasady legalności, zasady pewności prawa, zakazu arbitralności w działaniu władz wykonawczych, czy zasady niedyskryminacji i równości wobec prawa. Po prostu zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, odwiesić tych kilku sędziów, rozdzielić funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego i voilà, i te pieniądze są na stole. Rozporządzenie dotyczące mechanizmu warunkowości ma być stosowane w celu ochrony budżetu Unii w przypadkach, gdy naruszenia mają wpływ lub poważnie zagrażają rozdysponowanym środkom. Komisja Europejska winna stać na straży prawa, poszanowania traktatów, a poprzez nieuprawnienie nieprawne blokowanie środków unijnych, sama tę praworządność łamie. Wytyczne są bardzo ogólnie sformułowane, co daje nieograniczone możliwości ich interpretacji, mówi Marek Król. Formujący te wytyczne jest zarazem prawodawcą, można powiedzieć, i egzekutorem prawa. No to już jest chore i niepraworządne. W miniony poniedziałek eurodeputowany z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki poinformował o planach Europejskiej Partii Ludowej co do forsowania sankcji na Polskę. Wczoraj dostałem nieoficjalnie, dziś już oficjalnie. Partia Tuska forsuje sankcje na Polskę. Ludzie, czy wy powariowaliście? Donaldzie Tusku, natychmiast wypłacić Polsce należne pieniądze. Musimy teraz inwestować w zbrojenia, obronę państwa i pomoc Ukrainie.
Donald Tusk powinien zrezygnować z pełnionej funkcji szefa Europejskiej Partii Ludowej, mówi Tomasz Sakiewicz. Donald Tusk jedyne co może zrobić, to natychmiast zrezygnować z życia politycznego i przeprosić za wszystko, co zrobił, zarówno w sprawie stosunków z Rosją, stosunków z Niemcami, bezpieczeństwa energetycznego Polski, a teraz pomocy w zamrożeniu Polsce pieniędzy, które są niezbędne dla umocnienia bezpieczeństwa Polski i pomocy Ukraińcom. Rozporządzenie w sprawie mechanizmu warunkowości obowiązuje od stycznia 2021 roku. Od tego czasu Komisja Europejska monitoruje sytuację w państwach członkowskich. Łukasz Szmuda, Telewizja Republika. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w Przemyślu szpiega, który został zidentyfikowany jako agent Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej, GRU. To obywatel Hiszpanii pochodzenia rosyjskiego. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce. Mężczyzna, posługując się akredytacjami dziennikarskimi, pojawiał się w wielu różnych rejonach świata ogarniętych konfliktami zbrojnymi bądź też kryzysami politycznymi. Tam zdobywał informacje i przekazywał je stronie rosyjskiej. Również taka była jego działalność w Polsce. Obywatel Hiszpanii został zatrzymany w Przemyślu w momencie, gdy organizował sobie wyjazd na Ukrainę po to, by dalej kontynuować swoją działalność. W związku z informacjami, które próbował zdobywać, Polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazuje, że przekazanie materiałów stronie rosyjskiej mogło być szkodliwe dla bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego oraz militarnego RP. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzuty z artykułu 130 ust. 1 kodeksu karnego, a decyzją sądu został również aresztowany na 3 miesiące. Rząd Korei Południowej wydał ostrzeżenie o katastrofie naturalnej po wybuchu pożaru w pobliżu elektrowni jądrowej Hanul we wschodnim hrabstwie Uljin. Ogień rozprzestrzenia się na zalesionych stokach górskich, które znajdują się w pobliżu elektrowni. Kompleks składa się z 6 reaktorów wodnych ciśnieniowych, z czego obecnie jeden jest wyłączony z eksploatacji z powodu prac konserwacyjnych. W związku z rosnącym zagrożeniem dla bezpiecznej eksploatacji elektrowni, prezydent Moon Jae-in nakazał podjęcie wszelkich działań, by zapobiec ewentualnej katastrofie. Dyrekcja elektrowni podjęła decyzję o zmniejszeniu mocy jednego z reaktorów. Jak podają lokalne media, dotychczas w wyniku pożaru zniszczeniu uległo 12 budynków mieszkalnych i 3 magazyny. Potężna bomba eksplodowała dziś w szyickim meczecie w północno-zachodnim mieście Peszawar w Pakistanie, zabijając blisko 60 osób, a raniąc 200. Wiele z nich jest w stanie krytycznym. Wybuch nastąpił, gdy wierni zebrali się w meczecie Kuchar i Saldar na starym mieście Peszawaru na piątkowe modlitwy. Najpierw przed meczetem wywiązała się strzelanina, w której zginął napastnik i policjant. Następnie terrorysta-samobójca wszedł do meczetu i zdetonował bombę. Karetki pogotowia pędziły przez zatłoczone wąskie uliczki i zabierały rannych do szpitala. Na razie nikt nie przyznał się do zamachu. O 20:00 zachęcamy do wzięcia udziału w inicjatywie Minuta dla Ukrainy. Wyłączmy wszystkie światła w naszych domach, aby pokazać Putinowi, że wolimy siedzieć w ciemności, aniżeli kupować jego gaz i ropę. Taka wiadomość dociera do wielu użytkowników internetu. Także Telewizja Republika przyłączy się do akcji. O 20:00 na minutę przerwiemy emisję w geście solidarności. Więcej informacji z kraju i ze świata w naszym portalu TV Republika. Za chwilę sport i pogoda. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.